Jest wiosna. Rolnik wyszedł w pole, żeby zasiać ziarno. Niesie to ziarno w chuście przewiązanej na plecach. Bierze ziarno do ręki i rozrzuca w obie strony. Z tego ziarna ma wyrosnąć zboże, które później zostanie zmielone na mąkę. Rolnik rozrzucił już część ziarna. Ale popatrz, jedne ziarna zostały zjedzone przez ptaki. Czy widzisz? Te czarne ptaki, daleko w tyle. Z tych ziarenek nic nie wyrośnie. Inne ziarna upadły na bardzo niedobrą ziemię, na której jest pełno kamieni i chwastów. Te ziarna też nie wyrosną, ale są jeszcze ziarenka, które upadły na dobrą ziemię. Z nich wyrosną duże i piękne kłosy. Jakie ziarna nie wyrosną? Na jakiej ziemi wyrosną duże kłosy? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.